Dzisiaj Urząd Marszałkowski zorganizował 350 paczek dla weteranów, kombatantów, ludzi, którzy przeszli gehennę narodową. Jest to symboliczna, olbrzymia sprawa. Sybiraków chcieli zniszczyć już dawno, 70 lat temu, i to się nie udało. Sybiracy są wdzięczni marszałkowi i wszystkim wolontariuszom, lekarzom, którzy pracują na rzecz ludzi i dobrej woli, i ludzi dla uratowania ludzi, ludzkości. To jest kolejna akcja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje we współpracy z 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że od 16 marca jeździmy codziennie praktycznie do seniorów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to czas szczególny, okres przedświąteczny, dlatego chcemy w ten sposób zarówno pomóc im w codziennych sprawach, zapytać jak się czują, realizować to, co realizujemy już od dłuższego czasu, ale także w ten symboliczny sposób, zawożąc do nich świąteczną paczkę, oddać im cześć i podziękować za służbę ojczyźnie. Mamy wśród swoich członków osoby, które są samotnymi osobami mieszkającymi tutaj w Toruniu czy w najbliższej okolicy, i im poza taką organizacją jak my, poza 8. Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, naprawdę nie ma kto pomóc. I dlatego my się bardzo chętnie włączamy w te wszystkie poczynania, które tutaj podjął z jednej strony Urząd Marszałkowski i Polski Czerwony Krzyż również podjął taką akcję pomocową dla osób potrzebujących. W paczkach są tradycyjne produkty, które powinny się znaleźć na każdym polskim stole. Jest żurek, jest kiełbasa, szynka, ale także słodkości. Dodam, że chyba najsmaczniejszym elementem będą ciastka wielkanocne przygotowane przez lokalną firmę Sowa.